Ćwierć wieku czekali mieszkańcy Warpun na halę sportową. Obiekt w końcu powstał, a jego uroczyste otwarcie odbyło się 16 czerwca. Nie zabrakło przecięcia wstęgi i symbolicznego przekazania kluczy. Hala sportowa została wybudowana w sąsiedztwie szkoły podstawowej. Inicjatorami budowy byli sami mieszkańcy. Na naszym terenie szkoła jest, a hali nie było, tak? I kiedyś wspólnie z przyjaciółmi podjęliśmy wyzwanie, żeby po prostu dążyć do tego, żeby hala powstała, tak? Wspólnie z klubem sportowym Fala Warpuny, czterech radnych. Cieszę się wreszcie, mówiąc... Po wielu latach oczekiwań w końcu udało się wybudować upragniony obiekt sportowy. To zasługa obecnego wójta Józefa Maciejewskiego, który spełnił życzenie mieszkańców. Sam zamysł budowy sali gimnastycznej powstał w momencie, kiedy gmina była już w przyzwoitej kondycji finansowej. I w 2013 roku został opracowany projekt na jesieni i praktycznie w momencie, kiedy pojawiła się możliwość dofinansowania, pozyskania środków zewnętrznych, skrzętnie żeśmy z tego skorzystali i wystąpiliśmy za pośrednictwem Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego do Ministerstwa Sportu i tam z programu rozwoju kultury fizycznej i sportu uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 700 tysięcy złotych. Całkowity koszt budowy hali, łącznie z zagospodarowaniem terenu, wyniósł około 3 milionów złotych. Podczas otwarcia gratulacje z okazji zrealizowania inwestycji składali mieszkańcy gminy i samorządowcy, a wśród nich marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. To wielka sprawa, że lokalny samorząd, wójt, rada, wespół z całą społecznością szkolną dbają o to, żeby obiekt był kompletny, nie tylko szkoła, nie tylko dydaktyka, ale bardzo istotne, żeby były nowoczesne możliwości rozwijania kultury fizycznej, a bez sali gimnastycznej trudno to dzieło spełnić, więc ja przede wszystkim się cieszę, że doświadczenie wójta i zabieganie o różne możliwości montażu finansowego, bo to jednak koszty są duże, jest bardzo skuteczne i jak widać gmina Sorkwity ma takiego gospodarza. Trzeba się cieszyć, że jest konsensus z Radą Gminy i to jest wszystko dla społeczeństwa, dla młodzieży, która w sposób należyty będzie się rozwijała, będzie się kształciła i będzie stanowiła przyszłość tej gminy i naszego regionu. Hala sportowa ma służyć uczniom w ramach lekcji wychowania fizycznego, a po zajęciach szkolnych stanie się miejscem sportowej i kulturalnej aktywności mieszkańców. Oczekuję od tego obiektu, że będzie on służył lokalnej społeczności w szerokim znaczeniu. Będzie czynny w godzinach popołudniowych, w weekendy. Już 30 czerwca chcemy przeprowadzić taki organizacyjny chrzest bojowy, bo będziemy gospodarzami międzynarodowych zawodów zapaśniczych, na które już serdecznie wszystkich zapraszam. Otwarcie hali sportowej uświetniły występy artystyczne przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej. Wręczono również podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania obiektu.